sytuacja, do której dochodzi w produkcji mleka, po prostu woła o pomstę do nieba. Bo ja na co dzień spotykam się z wieloma gospodarstwami i to są gospodarstwa wielopokoleniowe. W Polsce jest 160 tysięcy gospodarstw, ponad 160 tysięcy gospodarstw z kilkoma sztukami bydła mlecznego. I to już nie jest ryzyko bankructwa. To jest ryzyko biedy dla tych rodzin, dla tych wielopokoleniowych gospodarstw, a co za tym idzie, to będzie taka naturalna stagnacja dla całej polskiej wsi. I ja nie chciałbym, żeby minister czy prezes mówili, że jest inaczej. Ja ich zachęcam do tego, żeby weszli na stronę z ogłoszeniami i zobaczyli, jak wiele jest ogłoszeń o treści likwidujemy krowy.